Witam Was, tutaj Karwasz 10, a to jest Legacy of Kain Soul River, w które gram na PSX-ie. Wszystko. Jeszcze tylko dopowiem, że grę stworzyło Crystal Dynamics w 1999 roku. No to wszystko. Teraz uwaga, bo to będzie dla Was szok, co się za chwilę zdarzy. Kain jest nieśmiertelny. O nim chodzą legendy. I jedynie niewielu zna prawdę. Kiedyś, jak i my wszyscy, on był śmiertelny. Jednak pogarda ludzkości zmusiła go do stworzenia mnie i moich braci. Jestem Raziel. Pierwszy z jego sług. My służyliśmy przez wieczność. Ja i moi bracia staliśmy z nim na zorze Imperium. Razem prowadziliśmy armię, które podbili Norgos. Dar rozwijał się. My stawaliśmy więcej bogami niż ludźmi. Kain musiałby przyjąć te zmiany i on dał nam nowy dar. Za kilka lat nastąpiłaby nasza ewolucja. Jednak zostałem uhonorowany i wyprzedziłem swego pana. Za swój grzech otrzymałem nową nagrodę. Agonię. Dla mnie pozostawało tylko jedno wyjście. Wieczne męczarnie. Mnie, Raziela, oczekiwał los złodziejów i zdrajców. Ja musiałem wiecznie płonąć w głębinach Jeziora Śmierci. Rzucajcie go. Płonąc piekielnym ogniem, ja spadałem do głębin przepaści. Niewiarygodny ból, wieczna agonia, czas nie istniał. Jedynie te tortury i nienawiść do tej niesprawiedliwości, która rzuciła mnie do tego piekła. Minęła cała wieczność. I moje męczarnie się skończyły. Wróciłem z szaleństwa przepaści. Zło zniszczyło mnie, jednak przeżyłem. Raziel, jesteś wybrany. No nie gadaj. Ja znam cię, Raziel. Ty jesteś wart. Co to za szaleństwo? Co to za brzydkie ciało, w którym się znajduję? Śmierć byłaby zwolnieniem z tej koszmarnej egzystencji. Po prostu nie mogłeś zaginąć w przepaści. Ja ratowałem ciebie od rozproszenia. Ja bym lepiej spaliłem się. Wybierać nie tobie. Jestem zniszczony. Ty ponownie urodzony. Potwory stworzone przez króla
To są pułapki dla esencji życia. To znaczy dla życia, które wskrzesza wasze ciała. A to raz jest śmierć dla mozgota, brak równowagi. Dusze martwych zostają w świecie. Ja nie mogę rzucić je do wiru losu. I oni nie mogą skończyć to, co jest przepowiedziane. Uratuj siebie, albo jeżeli wolisz, zemścij się za siebie. Skończ swój spór z Kainem i zniszcz jego i swoich braci. Zwolnij ich duszę i niech urodzi się wir losu. Niech twoja nienawiść pomoże ci porwać ich duszę i ja pomogę ci. Zostań moim porywaczem dusz, moim aniołem śmierci. No to obejrzeliście właśnie takie krótkie intro co ja będę gadał, intro było przydługawe. Dobra, ale to była dla was niespodzianka, co? Ci, którzy znają serię, nie spodziewali się, że istnieje polska wersja. No cóż. Widzicie, są na tym świecie rzeczy, które się fizjologom nie śniły. A więc trochę o grze. Powinniście wszystko wiedzieć z tego filmiku, czytanego przez... No, co dużo mówić, Rosjan. Ale... No, powinniście wszystko wiedzieć. Jest se Kain. Kain jest władcą wampirów. Ta brama zmienia przestrzeń, wskazując drogę przez czas. No, Kain jest władcą wampirów i... No... Potrzebował pomocy, żeby zniszczyć, żeby podbić świat, więc wezwał na, więc stworzył sobie do pomocy pomniejsze wampiry. Czyli między innymi Raziela, najstarszego z nich. Okej. A czym jest ta brama? Ta brama jest portalem miejskim. Z Diablo 2. Podchodzimy do niego. Żeby ten portal się otworzył, musisz otworzyć inną bramę. Właśnie. Żeby przejść przez portal, musimy otworzyć najpierw bramę z drugiej strony. No i stworzył sobie te wampiry. No i Kain stworzył sobie te wampiry. I... Kurde, znowu filmik. Ty osłab i musisz lec. Głód zostawił mnie i nie chcę więcej krwi. Zmieniłeś się. Twoje pragnienie krwi ustąpiło miejsce bardziej głębokiemu głodu. Teraz zostałeś porywaczem dusz. Żeby podtrzymywać swoją siłę, ty musisz pożerać duszę swoich wrogów w astralnym świecie. No. Czyli... Jako, że... Czekajcie. Najpierw wyjaśnię fabułę. I... stworzył te wampiry między innymi Raziela. I podbili ten świat, który nazywa się Nozgot, Norgos, jakoś tak podobnie. Ale Kain nadał swoim pomniejszym wampirom zasadę. Nie wolno im było ewoluować przed nim. Czyli on miał jako pierwszy
no, ewoluować w ogóle. No no i raz Jel złamał tę zasadę i wyrosnęły mu skrzydełka. No to Kain się zdenerwował i mu je oberwał. No i widzicie, teraz nam takie coś tam zwisa za pleców. No i... kurde, no co ciągle mówię i. I... ale to nie była koniec tej kary. Ponieważ to Kainowi nie wystarczało. Chciał jeszcze ukarać go na... ukarać go mocniej i wrzucić go do wiru... do wiru wodnego, ponieważ wampiry się w wodzie rozpuszczają. Do tego tam wrzucił i tak przez niby przez wieczność Raziel płonął piekielnym ogniem. I w końcu ten stwór, ten Cthulhu, który tam był, nas uratował i przyniósł do astralnego świata. I zostaliśmy jego porywaczem dusz. No i Raziel chce się zemścić na Kainie. A żeby to zrobić, musi zdobyć moc. O, oczywiście PlayStation 2, PlayStation 1 to gry platformowe, więc mamy i tutaj elementy platformowe. To są magiczne skrzydła. One są pożyteczne. Naciągnij je, gdy skoczysz i będziesz mógł unieść się nad przepaścią. No oczywiście zwykłe skrzydła też by były bardzo użyteczne, bo moglibyśmy latać. No ale tak, jak to w każdym, to w każdej platformówce, możemy szybować. To wygląda fajnie. Element... kurde. Co to są za stworzenia? Cthulhu, wampir astralnego świata. Głód zmusza go pożerać dusze setkami. Te dusze nigdy nie znajdą spokoju. No oczywiście element walki. Czyli z takimi wampirami... z takimi wampirami dusz będziemy teraz walczyć. To lecimy. Zauważyły nas. R1, żeby patrzeć na wroga. I zaraz zobaczycie system walki. Żeby walczyć tak odpowiednio, jak nam stworzono, jak nam się zaleca, musimy przytrzymać R1. Czekać, aż wróg zaatakuje. Obrócić się, zrobić unik i po prostu go uderzyć. Szarża. Jeżeli zrobimy unik w stronę przeciwnika, to wykonamy szarżę. Kurde, nie uciekaj mi teraz. Ten rodzaj przeciwnika jest nawet ciekawy, ale jeżeli ich prawie pokonamy, będą mieć resztkę życia, to zaczynają uciekać. Co jest bardzo denerwujące. Dobra, i zbliżamy się do końca poziomu. Do końca naszego odcinka. Zaraz się będę żegnać. Tylko jeszcze filmik. Te portale są przejściami pomiędzy astralnym i materialnym światem. Z ich pomocą będziesz mógł zbierać materię i zjawiać się w świecie fizycznym. Jednak to potrzebuje sił. Twoja energia musi być pełna. Żeby wrócić tutaj, nie potrzebujesz niczego.
Swoje fizyczne ciało możesz zostawić w każdej chwili. Czyli znowu się dowiedzieliśmy ciekawych informacji, że musimy się przenosić do fizycznego świata. Co wiedzieliśmy od samego początku. A przynajmniej ja wiedziałem. Więc teraz... ale żeby się przenieść do tego prawdziwego świata, potrzebne jest nam pełne życie. Więc trzeba się posilać. Ja mam już pełne życie, ale to nie zaszkodzi tak się posilić. Więc dobra. Tutaj teraz zostaje was w niepewności, co jest po drugiej stronie tego portalu. I powiem wam, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapki w górę, łapki w dół. I do zobaczenia w kolejnej części Legacy of Kain Soul River 1. Cześć!